Cześć, z tej strony Piotr Tomaszewski, Ty jesteś na kanale Z Mojej Perspektywy. W dzisiejszym odcinku, e, myślę, że długo wyczekiwanym, porozmawiamy sobie trochę o pieniądzach i o, dokładniej o oszczędzaniu. Na pozór może się to wydawać bardzo odległe, ale dla mnie temat pieniędzy i temat odżywiania jest bardzo zbliżony w kilku fundamentach. Chociażby na przykład oszczędzanie i tu już Wam tłumaczę. Zarówno w jednym, jak i drugim ludzie mają pewien duży problem. Otóż skupiają się na pierdołach, skupiają się na tym, co jest najmniej istotne, a nie patrzą właśnie na taki duży obraz y, całości. I tu już podaję przykład, jakbyście mi nie wierzyli. Jak chodzi o odżywianie, dużo osób skupia się na tym nie wiem, ile posiłków jedzą, czy na przykład spożywają nie wiem, jakiś ocet y, jabłkowy, y, czy na przykład jakiegoś produkty unikają. Gdzie koniec końców, tak naprawdę o co chodzi? Jeść mniej, ruszać się więcej. I to jest wszystko, co tak naprawdę. Y, Osoba, która chce, nie wiem, schudnąć, zrobić coś ze sobą, musi wiedzieć na temat odżywiania. I z pieniędzmi jest podobnie. Ludzie skupiają się na pierdołach. Przykładowo, nie wiem, czy ktoś kupuje kawę w Starbucksie za 15 czy 20 zł dziennie, czy kupuje to, czy kupuje tamto. I wiecie, właśnie takie chodzi mi o takie mikrotransakcje, o takie małe rzeczy, które właśnie są warte, nie wiem, 10, 20 zł. Zamiast patrzeć na duży obraz tego, czyli tak naprawdę więcej zarabiać i mniej wydawać jak chodzi o takie duże rzeczy. Często można się spotkać właśnie z tym, że jak chodzi o oszczędzanie, ludzie polecają coś takiego, że właśnie nie wiem, przestań pić kawę w Starbucksie, która kosztuje 20 zł, tylko wypij sobie taką za 2 zł, nie? Albo no wiecie, tu przykładów może być bardzo dużo, gdzie patrząc z perspektywy roku, patrząc na taki duży obraz tego, to się wydaje totalnie bez sensu, bo przykładowo jak chodzi o tą kawę. Jakby ktoś kupował codziennie jedną kawę w Starbucksie, to wyda miesięcznie 600 zł. Jak się nad tym zastanowić? To wcale nie jest dużo. To nie jest coś, co jakby sprawi, że nie wiem, za parę lat będziemy milionerami, będziemy mieć pieniądze na emeryturę. Więc to nie jest coś, nad czym powinniśmy się zastanawiać tak naprawdę. Bardziej Tu większym problemem jest to, że. Wiecie, ludzie zastanawiają się właśnie na tym, jak zaoszczędzić na takich głupotach w życiu, a nie zastanawiają się, jak więcej zarobić. I to jest główny problem, według mnie, że w na czym innym powinniśmy się skupić. Czyli nie powinniśmy się skupić na tym, czy zaoszczędzimy 600 zł na kawę, jak nie będziemy pić w Starbucksie, tylko powinniśmy się zastanowić na tym, jak zarobić 600 zł więcej. Bo wiecie, taka kawa przykładowo. Jeżeli ktoś zaczyna dzień, wychodzi rano z pracy, idzie do Starbucksa, czy do Kosty, czy do czegoś innego, bierze sobie kawę i to jest dla niego taki rytuał, że tak się zaczyna dobry dzień. Od, że dobry dzień zaczyna od dobrej kawy. Tutaj już nie wnikam, czy to jest dobra kawa, czy nie, także to, to nie ma akurat większego znaczenia. Ale wiecie, to jest pewien rytuał dla kogoś i w momencie, gdy taka osoba zrezygnuje z tego, no to będzie czuć się trochę tak mizernie, jakby czegoś jej zabrakło, czegoś jej brakowało i. Przez to też straci chociażby na produktywności, czy straci na, na, na humorze, bo nie o to chodzi, żeby żyć jak, jak biedak i, i być bardzo oszczędnym, bo no nie o to w życiu chodzi, tak? Każdy, kto chce zarabiać, to chce zarabiać po coś. Właśnie mieć pieniądze na takie rzeczy, żeby się nie zastanawiać, czy kawa kosztuje 10 zł, 15 czy 20, czy zamówić jakąś przystawkę w restauracji. To nie są rzeczy, nad którymi powinniśmy się zastanawiać w życiu, bo to są pierdoły i powinniśmy dążyć do tego, żeby właśnie nie myśleć o tym. I jak chodzi właśnie o oszczędzanie, to tutaj tak naprawdę, właśnie to, co mówiłem na początku, czyli skupić na dużych rzeczach, na które wydajemy pieniądze, a nie na małych. I każdy, dosłownie każdy ma rzeczy. W swoim życiu, na które lubi wydawać pieniądze, na które nie szkoda mu pieniędzy i naprawdę ma z tego, że tak powiem, fan, ma z tego jakieś poczucie, no po prostu czuje się lepiej, a są rzeczy, na które wydajemy pieniądze tak naprawdę nie, wi nie wiadomo dlaczego, żeby y jest fajny cytat, że wydajemy pieniądze, których nie mamy, na rzeczy, na które nas nie stać, żeby zaimponować ludziom, których nie lubimy. I jest to bardzo prawdziwe, bo. Widzicie, to jest wyścig szczurów. Ludzie pracują, chcą się lepiej poczuć, wydają więcej, wydają więcej, więc muszą pracować więcej, żeby zarabiać więcej, żeby wydawać więcej. I to jest takie niekończące się koło, tak naprawdę. I właśnie skupiłbym się i wypisał sobie rzeczy naprawdę istotne dla nas, osobiście, i na te rzeczy nie zastanawiałbym się, ile będziemy wydawać pieniędzy, wręcz nawet będziemy wydawać za dużo pewnie niż powinniśmy, ale nie ma w tym nic złego. W momencie, gdy na inne rzeczy już będziemy wydawać mniej i mniej się na nich skupiać. I powiem tu na przykładzie moim. Ja na przykład traktuję samochód jako, jako po prostu hmm, transport. To jest dla mnie środek transportu. On ma mnie przewieźć z punktu A do B i na tym się kończy. Ja nie jestem fanem motoryzacyjnym, Oczywiście podobają mi się samochody, które są warte, nie wiem, 300 tysięcy, 500 tysięcy, czy nawet więcej, ale to nie jest na tyle, że ja bym sobie taki samochód kupił, jakbym miał, nie wiem, 10 milionów do wydania. Prawdopodobnie bym nie kupił, bo nie widziałbym w tym żadnego sensu. Kupiłbym sobie po prostu dobry samochód, który dawałby mi satysfakcję jakąś, ale nie byłby to, wiecie, samochód z górnej półki chociażby zegarki. Dla kogoś zegarek to jest coś bardzo istotnego i na przykład kupi sobie zegarek za 5000 zł. złotych. Ja nie mam z tym problemu, zupełnie. Jak ktoś chce, to można nawet wydać 100 tysięcy złotych na zegarek, a dla mnie zegarek ma ładnie wyglądać i ma mi pokazywać czas. A to, czy on będzie, nie wiem, miał jakieś dodatki diamentowe, czy, czy jakieś inne bajery, totalnie mi to nie obchodzi. I nawet jakby mi nie było stać, to i tak bym czegoś takiego nie kupił. Z kolei ja na przykład bardzo lubię buty i... I mi nie szkoda kasy na buty. Ja mam chyba obecnie 18 par i prawdopodobnie jeszcze będę miał dużo więcej, tylko miałbym dużo więcej, gdybym miał miejsce. E, wiecie, i mi na buty nie szkoda kasy, ale też nie kupiłbym na przykład butów nie wiem, za 1000 zł, bo dla mnie to jest przesada i wolałbym sobie na przykład kupić wtedy dwie pary za 500. Przykładowo. Ja mam nadzieję, że podążacie za, za, za moją myślą, za tym, co chcę przekazać, żeby nie wydawać pieniędzy na rzeczy, które nie są nam potrzebne. I które tak naprawdę będziemy wydawać bez powodu. Zresztą na tym też trochę polega minimalizm, że kupujemy tylko to, co jest nam potrzebne, co jest nam niezbędne, i tu też chodzi o rzeczy, które są dla nas niezbędne, jak chodzi o takie powiedzmy szczęście, jak chodzi o satysfakcję w życiu. Mówicie, to, że ktoś będzie miał, nie wiem, nawet trzy samochody. Nie znaczy, że on nie będzie minimalistą, bo możliwe że akurat on ma hopla na punkcie samochodów, to sprawia mu szczęście, sprawia mu frajdę, ale będzie miał przed trzy samochody, a będzie, nie wiem, mieszkał w apartamencie za, na 50-metrowym, będzie miał, nie wiem, 10 t-shirtów na zmianę, które będę, będzie nosił po, po 30 zł, i wiecie o co chodzi. Także moja rada, jak chodzi o zakupy i wydawanie pieniędzy, to jest taka, żebyśmy się zastanawiali, żebyśmy byli świadomymi konsumentami i tak naprawdę na tym polega materializm. Materializm to nie jest to, że kupujemy sobie wszystko, co, co, co chcemy i wydajemy właśnie pieniądze w błoto, tylko właśnie chodzi o to, że materializm polega na tym, że to ma mieć sens. To są świadome wybory, świadomie wydajemy te pieniądze i te rzeczy mają nam do czegoś służyć. Więc bycie materialistą wcale nie jest złe. Chyba, że właśnie ktoś jakby nie zna definicji materializmu. Ale sam materializm w sobie jest jak najbardziej okej. Okay. Po prostu dla nas rzeczy mają znaczenie, to jest normalne, więc je kupujemy. I tutaj chodzi mi o to, że przykładowo, idziemy na zakupy odzieżowe i zobaczymy coś fajnego, oczywiście na, na pierwszy rzut oka. To ja polecam zastanowić się tak naprawdę, czy my to będziemy mieli okazję nosić chociażby więcej niż raz czy dwa. Bo wiecie, Moda się zmienia cały czas, więc kupowanie czegoś, co jest akurat modne, ale średnio nam się podoba, nie ma za bardzo sensu. I ja też się na tym złapałem nie raz, że kupiłem coś, bo akurat miałem ochotę, bo nie, wiem, widziałem jakiś tam, powiedzmy, wyobraźni powiedzmy outfit, ale potem się okazało, że tą rzecz założyłem 2-3 razy i ona potem leżała w szafie, nie? a nie, wiem, 80 czy 100 zł było wydane tak naprawdę w błoto, więc za każdym razem, czy kupujemy, powinniśmy się zastanowić, czy ma to sens, czy będziemy z tego korzystać, czy rzeczywiście to ma dla nas taką wartość, i po prostu zastanowić się nad wyborami, jeżeli jesteśmy w sklepie. Następny sposób oszczędzania to jest organizacja swoich pieniędzy i organizacja swoich zarobków. Otóż właśnie, jak mówiłem o tych przyjemnościach, o takich rzeczach, które nas kręcą naprawdę, ten po prostu. Zrobił sobie konto oszczędnościowe, na które przelewałbym. Ja zresztą tak mam, że mam konto, różne konta oszczędnościowe i przelewam sobie procentowo dochód, który mi przychodzi, poszczególnie na te rzeczy, i potem sobie je wydaję, bo tyle mam. One, po, po to jest to konto oszczędnościowe. I tu przykładowo, 10% tego, co zarabiam, jeśli chodzi o mój dochód, czyli przychód odjąć wydatki, to 10% idzie na przyjemności. I to może być naprawdę cokolwiek. I ja to wywalam w ogóle bez żadnego poczucia winy. To może być, nie wiem, 1000 zł, 2000 zł, nieważne. Po prostu co miesiąc przelewam tam 10% i to idzie na byle co. Co mi przyjdzie do głowy, to po prostu wydaję na to. Następnie mam konto oszczędnościowe, które jest na inwestycje. I to jest konto oszczędnościowe, które polega na tym, że mm, jeżeli przyjdzie mi jakiś pomysł do głowy, właśnie, żeby coś zainwestować i, i będę musiał mieć pieniądze, bo wtedy trzeba mieć kasę, to właśnie z tego konta będę wybierał. Czyli przykładowo tam przelewam 20% swojego dochodu i na przestrzeni dwóch lat, bo to konto raczej nie będzie często korzystane, chyba że już ktoś wie, w co będzie inwestował, ale załóżmy, nie, nie mamy pojęcia, tylko w ciemno po prostu tam przelewam pieniądze. Ja tak właśnie robiłem, że w ciemno przelewałem tam pieniądze przez około półtora roku. Aż pojawił się pewien pomysł, no i jeżeli pojawił się ten pomysł, to ja od razu miałem pieniądze, żeby go zrealizować. I właśnie to zrobiłem. Także właśnie takie konto na inwestycje. I ja jeszcze mam konto, nie będę tego dalej jakby rozszerzał, ja jeszcze mam konto na edukację i tam przelewam po prostu pieniądze, które wydaję, nie wiem, na szkolenia, na książki, na jakieś nie wiem, konsultacje czy jakieś tam inne rzeczy, które spowodują, że po prostu się rozwinę. I mam też konto na wakacje. I tam też przelewam, właśnie, procent pieniędzy, że w momencie, gdy będę chciał gdzieś wyjechać, to już mam tą kasę. Następna sprawa to jest, i to jest bardzo według mnie ważne, to jest mieć pieniądze na czarną godzinę. I to może być, nie wiem, 500 zł, 1000 zł, 10 000 zł, obojętne. Według mnie wiadomo, że im więcej, tym lepiej. I yy, ja, na przykład, będąc freelancerem. Muszę być przygotowany na to, że na przykład z dnia na dzień mogę zostać bez pracy. Znaczy, no każdy tak naprawdę może z dnia na dzień zostać bez pracy, ale wiecie o co chodzi: że, jeżeli ktoś ma umowę o pracę, no to ma jakby pewną gwarancję czasową. Ja takiego czegoś nie mam. Więc ja tam mam trochę więcej dłużnych pieniędzy i sobie dłużyłem tyle, żeby na przykład przez 3 miesiące móc przeżyć bez żadnego, mm, bez żadnego dochodu, ale. To konto ma polegać na tym, że będziemy z tego konta wybierać pieniądze w momencie, gdy właśnie będzie taka czarna godzina i będziemy potrzebowali od razu gotówki. Czyli przykładowo, mamy samochód, zepsuje się coś w tym samochodzie, a potrzebujemy go na przykład do pracy. No to nie zastanawiamy się skąd wziąć pieniądze, tylko od razu je mamy, wyciągamy, kładziemy i potem wznawiamy, jakby znowu wpłacamy na to konto tyle pieniędzy, ile wydaliśmy, żeby cały czas tam było, powiedzmy, nie wiem, gdzieś powiedzmy 1000 złotych. I ostatni punkt, i według mnie on jest najważniejszy, to to, że każdy powinien się zastanowić, co zrobić, żeby więcej zarabiać. Ludzie się na tym nie zastanawiają. Po prostu ludzie nie myślą o pieniądzach. I to jest główny problem tak naprawdę naszego społeczeństwa i tego, że ludzie mają problem z tymi pieniędzmi, bo po prostu o nich nie myślą. Więc jak mogą gospodarować pieniędzmi, jeżeli w ogóle nawet się na tym nie zastanawiają? Wiecie, godzina, godzina miesięcznie wystarczy, żeby. To ogarnąć i skupić się na tym. I tu przykładowo, chociażby jak chodzi o zarabianie. Dam tutaj przykład zarówno osoby, która jest freelancerem, jak ja, i prowadzi własną działalność, i osoby, która pracuje na etacie. Osoba, która pracuje na etacie. Oczywiście nie w każdej pracy będzie można było więcej zarabiać, i wtedy można się zostawić na tym, żeby zmienić pracę albo żeby się doszkolić, zedukować, żeby znaleźć lepszą pracę. Ale. Jak chodzi chociażby o pracę nie wiem, w korporacji, w biurze, w jakiejkolwiek tak naprawdę miejscu pracy, gdzie możemy awansować, bo to tak naprawdę o to chodzi, to wiecie, szef nie obudzi się nagle z myślą i tak, o no ten Kowalski w sumie, fajny gość, to dam mu nie wiem, 300 zł podwyżki, ja będę miał mniej, trudno. No nie, mówicie, szef to też jest człowiek, on też chce zarabiać i on chce zarobić jak najwięcej, jak każdy z nas, więc. On nie będzie chciał dać nam pieniędzy od tak. Musimy dać mu powód, żeby dać mu te pieniądze. Z drugiej strony też głupotą by było pójść i nie wiem, walnąć pięścią w stół i powiedzieć dawaj mi hajs, albo odchodzę z pracy, no bo wtedy po prostu odejdziecie z pracy prawdopodobnie. <laughs> Także najlepszym według mnie sposobem jest pójść do szefa i według mnie większość pracodawców będzie w ciężkim szoku, jak to usłyszy. Pójść do niego i powiedzieć słuchaj szefie, Mam jakieś tam obowiązki, ale chciałbym trochę więcej robić. Powiedz mi, co mógłbym więcej zrobić, żeby zwiększyć efektywność firmy, na przykład, żeby zwiększyć przychód firmy cokolwiek. Po prostu pójść do niego i się go zapytać, co możemy zrobić więcej. Nie pytać i nie wspominać w tym momencie jeszcze o pieniądzach, bo to jest bardzo ważne, bo on wtedy będzie wiedział, że my chcemy coś zrobić więcej, żeby zarobić. I okej. Okay. Mówi nam, że musi zrobić na przykład to i to, i my to robimy, bo to o to chodzi. Że my musimy włożyć więcej pracy, żeby więcej zarobić. To jest proste. To jest, to jest banalne. I tutaj też chodzi o produktywność, żebyśmy skupili się na tym, co rzeczywiście ma sens, a jeżeli coś możemy olać, co nie ma większego sensu, to po prostu to olać. Czyli na przykład, jeżeli mamy różnych klientów, to skupić się, że tak powiem, na grubych rybach, tylko właśnie skupić się na klientach, którzy rzeczywiście mają znaczenie, którzy mogą nam przynieść jakiś dochód. A nie na takich, właśnie, małych klientach, którzy tak naprawdę dużo powodują stresu i roboty, często, a mało z tego mamy. Więc skupić się właśnie na tych, którzy rzeczywiście, na których rzeczywiście możemy po prostu zarobić. I w, w tym momencie, powiedzmy, po miesiącu wracamy do szefa, przynosimy mu wyniki, i wtedy dopiero właśnie mówimy: pytamy o podwyżkę. I mówimy, że ok. Że na przykład osoba na moim stanowisku, która robi to i to, zarabia średnio tyle i tyle, a ja zarabiam tyle. Więc coś tu nie gra i coś, coś musimy z tym zrobić i mówimy wprost, bo to jest bardzo ważne w negocjacjach, że my musimy, jeżeli chcemy być na lepszym, na lepszym poziomie, to my musimy dać jakby mm, pierwszą, pierwszą cenę. Musimy jakby rzucić, zakotwiczyć jakąś cenę, bo wtedy. Dużo więcej z tego wyciągnięłem, po prostu. Więc przykładowo, wy zarabiacie 3000 zł, a na tym stanowisku na przykład zarabia się od 3,5 do 5. Więc mówicie mu wprost, że zarabiam 3, zarabiam 3,5 do 5, chcę zarabiać 4000. No i szef na przykład nam powie: No słuchaj, nie mogę Ci dać 4000, ale mogę Ci dać 3,500. I widzicie, już jesteście 500 zł do przodu miesięcznie. I powtarzać takie coś cyklicznie, aż dostaniecie po prostu awans. I większość osób nie zarabia, dlatego że im się nie chce. Po prostu robią codziennie to samo, więc nie da się, wiecie, robić tego samego i oczekiwać różnych rezultatów, bo no to by było głupie. Więc po prostu musicie więcej robić i być efektywniejsi, bo to nie chodzi o to, że więcej robić, w sensie więcej godzin pracować, bo to nie na tym, nie na tym to polega, tylko w tym samym czasie robić bardziej efektywną robotę. Jak chodzi o freelancerów, no to tutaj tak naprawdę trzeba najpierw sobie odpowiedzieć pytanie, czy mam wystarczającą ilość klientów, bo czasami może być tak, że po prostu mam tych klientów za mało i po prostu jedynym słusznym rozwiązaniem jest mieć więcej klientów, bo jeżeli ktoś, zarabia, ktoś pracuje powiedzmy 2-3 godziny dziennie, yy, będąc freelancerem, no to po prostu musi pracować godzinę, dwie godziny dłużej w ciągu dnia i już zarobi powiedzmy te 30-40% więcej, ale też właśnie skupić się na grubych rybach i tak samo właśnie Yy, skupić się na klientach, na których możemy więcej zarobić. Wiecie, będąc freelancerem, mamy tak naprawdę dwie opcje: albo możemy więcej pracować i mieć więcej klientów, albo wyciągać więcej kasy od, 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 od jednego klienta. Czyli albo możemy mieć zamiast 10 klientów po, po 100 zł, 20 klientów po 100 zł, albo możemy mieć 10 klientów po 200 zł. I tak trzeba się właśnie nad tym zastanawiać: i co zrobić, żeby móc tyle wyciągać? Co robią ci, którzy tyle wyciągają? Bo to jest bardzo ważne, że my nie. Większość osób nie zastanawia się na tym, co robi dana osoba, że tyle zarabia, i nie pytają o to. A to naprawdę, czasami wystarczy spytać i uwierzcie mi, że wiele osób y, oczywiście wam odmówi, ale znajdą się takie, które będą chciały wam doradzić i wam pomogą po prostu, bo to nie jest dla nich problem. E, Chociażby dla mnie, jak, jako freelancera, jako osoby, które nie wiem, zarabia w branży fitness, to ja serio, ja mogę dać blueprint tego, co zrobić, żeby zarabiać. I nie mam z tym problemu, bo dla mnie to, nie, to dla mnie nie będzie konkurencja, bo jak chodzi właśnie o freelancing, to w większości przypadków klientów jest na tyle dużo, że nawet się nie musimy zastanawiać nad konkurencją, bo i tak i tak się znajdzie, i tak i tak się znajdzie po prostu klient, bo rynek jest bardzo duży. Więc ja nie miałbym z tym problemu, bo też wiem, że na nie wiem, tysiąc osób, które to zobaczy, dostosuje się do tego jedna, dwie. I prawdopodobnie te jedna, dwie osoby będą mi na tyle wdzięczne, że możliwe, że nawet coś z tego zyskam, a na pewno nie stracę. Także chodzi o oszczędzanie. Podsumowując, skupić się na kilku ważnych aspektach. Po pierwsze, olać małe rzeczy, czyli małe wydatki i małe zarobki, a skupić się na tych większych wydatkach i większych zarobkach. Po drugie, mieć właśnie organizować pieniądze, czyli właśnie mieć te konta oszczędnościowe, czy w jakikolwiek sposób dzielić te pieniądze na rzeczy, na które chcemy wydawać. Po trzecie, świadomie wybierać rzeczy, na które wydajemy pieniądze i w ogóle świadomie wydawać te pieniądze i zastanowić się i zrobić coś, żebyśmy więcej zarabiali. Także jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś pytania albo masz pomysł na następny film, to zostaw ten pomysł w komentarzu. Odsyłam do innych filmów na tym kanale. Cześć!